Spójrzmy teraz na podpunkt B. Chcemy rozwiązać taką nierówność, no bo już wykres oczywiście rysowaliśmy w poprzednim podpunkcie. Czyli zapiszmy sobie na początek tę część, czyli logarytm przy podstawie 2 z x musi być mniejsze od minus 1. No i oczywiście tu może zapiszmy, żeby nie zapomnieć, że x musi być większe od 0. Natomiast ta druga część, czyli patrzymy w ten sposób, zaczynamy od logarytmu, czyli logarytm przy podstawie 2 z x musi być większy, czyli jak widzicie tutaj do logarytmu mamy taki otwarty dziubek, czyli w tą samą stronę musimy to zapisać, czyli jest większy od minus trójki. No i to musimy sobie rozwiązać. No dobra, to jeżeli chodzi o minus jedynkę, to korzystamy z tego wzoru, że wówczas otrzymamy x, czyli minus 1, chcemy zapisać wykorzystując logarytm przy podstawie 2. Czyli to będzie logarytm przy podstawie 2 z 2 do minus pierwszej, bo zgodnie z tym wzorem, jeżeli tu nam się pojawią takie same liczby, to otrzymamy to, co mamy w wykładniku, czyli minus 1 i to nam się będzie zgadzało z tym, co mamy po prawej stronie. Czyli mamy logarytm przy podstawie 2 z x, jest to mniejsze. Zamiast minus jedynki zapiszemy sobie takie wyrażenie, bo to jest równe także minus 1. Czyli ponieważ tu mamy logarytm, tu również, no to spojrzymy sobie na te liczby logarytmowane. Czyli tu mamy x, tu mamy 2 do minus pierwszej i chwilka zatrzymania, bo musimy się zastanowić, czy to, co mamy tutaj, czyli taka funkcja logarytm przy podstawie 2 z x, czy to będzie funkcja rosnąca czy malejąca. Ponieważ dwójka, czyli to, co mamy w podstawie logarytmu, jest większe od 1, to oznacza, że to będzie funkcja rosnąca i wówczas nie zmieniamy zwrotu nierówności, czyli zapiszemy w ten sposób. Gdyby na przykład tutaj w podstawie była 1 druga, czyli wówczas ta liczba, która jest w podstawie, należy do przedziału od 0 do 1, do takiego, no to wówczas to byłaby funkcja malejąca. I wówczas musielibyśmy zmienić zwrot nierówności, czyli zamiast mniejszości zapisalibyśmy znak większości. No dobra, spójrzmy dalej. Tutaj po prawej stronie mamy 2 do minus pierwszej. 2 to będą 2 pierwsze, mamy minus w wykładniku, czyli odwrócimy to, co mamy w podstawie. Czyli odwrotnością dwójki będzie 1 druga. No i wówczas 1 drugą podnosimy do potęgi pierwszej, czyli mamy 1 drugą. No i załatwiona nierówność. Teraz spójrzmy tutaj, mamy minus trójkę, czyli zapiszemy minus trójkę jako logarytm przy podstawie 2 z 2 do minus trzeciej, bo to będzie równe minus 3, czyli zamiast minus trójki podstawimy sobie taki logarytm. Czyli mamy logarytm przy podstawie 2 z x jest większy od logarytm przy podstawie 2 z 2 do minus trzeciej. Tu mamy logarytm przy podstawie 2, tu również, czyli zapiszemy, że x będzie większy, bo mamy dwójkę w podstawie, czyli wiemy, że to będzie funkcja rosnąca, czyli x będzie większy od 2 do minus trzeciej. No i co mamy po stronie prawej? 2 do minus trzeciej, czyli najpierw pozbędziemy się tego minusa z wykładnika, czyli zamiast dwójki zapiszemy odwrotność, czyli 1 drugą i podniesiemy ją już do potęgi trzeciej, czyli x jest większy od 1 ósmej. No i teraz szukamy części wspólnej, czyli zapiszmy sobie, że x jest mniejszy od 1 drugiej i x jest większy od 1 ósmej i jeszcze x jest większy od 0. No i teraz część wspólna, czyli tak rysujemy sobie ośkę, zaznaczamy. No może najpierw część wspólną tych dwóch przedziałów, czyli mamy 1 drugą liczby mniejsze. No i teraz tutaj mamy 1 ósmą. No to 1 ósma. No musimy się zastanowić, czy będzie po lewej, czy po prawej stronie od 1 drugiej. Czyli najwygodniej będzie to chyba zamienić sobie na ten sam mianownik. Czyli jeżeli chcemy mieć ósemkę tutaj w mianowniku, to 8 podzielić przez 2 to 4, 4 razy 1 to 4, czyli mamy 4 ósme. Czyli 4 ósme
są większe od 1 ósmej, czyli to oznacza, że jak tu mamy te 4 ósme, to znaczy, że 1 ósma musi znajdować się w tym miejscu. Tu będzie liczba mniejsza. No i teraz kółeczko będzie otwarte. Lecimy sobie w stronę prawą, bo mamy mieć liczby większe. No i to będzie nasza część wspólna, czyli od 1 ósmej do 1 drugiej. No dobra, no to możemy, oczywiście możemy to sobie zaznaczyć także na jednej osi, ale chcę mieć pewność, żebyście, że po prostu wszystko dokładnie widzicie. Czyli mamy ten przedział już teraz od 1 ósmej do 1 drugiej. Jest to przedział obustronnie otwarty. Zaznaczamy sobie. No i teraz jeszcze x musi być większe od 0. No to 0 będzie na pewno gdzieś tutaj. Kółeczko również otwarte. Przedział skierowany w prawą stronę. Część wspólna to będzie to, co mamy tutaj. Czyli już w odpowiedzi powiemy, że x należy do przedziału od 1 ósmej do 1 drugiej. No i to będzie przedział oczywiście obustronnie otwarty.